Oparty na młodych zawodnikach zespół MOS-u Warszawa był kolejnym rywalem siatkarzy KKS-u Kozienice. W czwartek na parkiecie kozienickiej hali sportowej zmierzyły się pierwszy i szósty zespół trzeciej ligi. Gospodarze nie tylko byli zdecydowanym faworytem. Kozieniczanie wcześniej wykorzystali już limit porażek. By zachować szansę na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc, zespół Marka Grzelczaka musiał wygrać za 3 punkty. Zadania z pewnością nie ułatwiały kontuzje trapiące nasz zespół, zwłaszcza jeśli chodzi o środkowych bloku. Pod nieobecność Kamila Kapusty i Andrzeja Adamczyka przesunięty na tą pozycję został Krzysztof Jeziorowski. Ponadto w pierwszej szóstce zagrali Michał Kalita, Maciej Łuczyński, Karol Fryszkowski, Janusz Urdultowski i Marcin Obrębski. Na libero Paweł Sompur. Spotkanie rozpoczęło się od serii błędów po obu stronach. Pierwsi nerwy opanowali gospodarze. Kilka trudnych do odbioru zagrywek posłał Jeziorowski. Wstrzelili się Fryszkowski z Obrębskim. Było 13-8. Rywale głównie dzięki bardzo dobrej postawie w obronie zbliżyli się na 2 oczka, lecz końcówka należała już do miejscowych. Kalita dość często rozgrywał przez środek, a Jeziorowski mylił się bardzo rzadko. Partię pojedynczym blokiem zakończył Fryszkowski. 25-19 i wszystko szło zgodnie z planem. Nieco gorzej wyglądał początek kolejnej odsłony w wykonaniu naszego zespołu. Kilka zepsutych zagrywek i niewymuszonych błędów. Goście przez chwilę złapali wiatr w żagle. Trener Grzelczak zachowywał jednak stoicki spokój, do końca wierząc w umiejętności swoich podopiecznych. Ci szybko odrobili straty, nie byli jednak w stanie odskoczyć na kilka punktów. Konieczna okazała się gra na przewagi. Przy stanie po 24 najpierw błąd dotknięcia taśmy przez jednego ze stołecznych siatkarzy. Następnie ryzykowna, lecz skuteczna kiwka Sebastiana Vanata dała gospodarzom zwycięstwo w drugim secie. W kolejnej odsłonie trzeba było postawić kropkę nad i, co kozieńczanie uczynili w kilkanaście minut. Most dotrzymywał im kroku tylko do stanu po 10. Serię 7 punktów z rzędu przy zagrywce Macieja Łobądzia rozwiało ostatecznie wszelkie wątpliwości. Zrezygnowani i bezradni goście czekali już tylko na koniec meczu. Nasz zespół nie miał litości. Z dobrej strony pokazał się Robert Skórnicki, posyłając asa serwisowego. Chwilę później, po autowym ataku przyjezdnych, na tablicy widniał wynik 25-13. KKS zrobił, co do niego należało. Szybkie i pewne zwycięstwo z MOS-em 3-0. Nasz zespół tym razem do zwycięstwa poprowadziła trójka Obrębski, Fryszkowski, Jeziorowski. Odpowiednio 11, 13 i 9 punktów. Teraz przed KKS-em seria 3 wyjazdowych spotkań. Z Iskrą Zielona, Zawkrzem Mława i Wilanowem Powsinek. Z tym ostatnim kozieńczanie zmierzą się również przed własną publicznością. W ostatnim meczu sezonu w czwartek 26 marca.